Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do Aurory 4X wersji C-Sharp naszego Imperium Polskiego. W tym odcinku będziemy starali się jak najbardziej rozwinąć Marsa i zacząć na tym Marsie przeprowadzać eksperymenty dookoła zinoarcheologii, starając się dowiedzieć, cóż to za obce na tym świecie mieszkali przed nami. Do tego jeszcze troszeczkę nam brakuje. Za około pół roku będziemy posiadali ekwipunek umożliwiający nam rozpoczęcie rzeczonych prac. Przynajmniej teoretyczną wiedzę na temat tego, jak taki ekwipunek powinien wyglądać. Dalej będziemy próbowali go skonstruować i zastosować. W tym celu oczywiście będziemy potrzebowali przewieźć na Marsa również jeden odrobinkę odmienny zasób od tych, które teraz wieziemy. Mianowicie na Ziemi musimy załadować typ minerału. Powiedzmy 1000 jednostek minerału zwanego Wanderite. Dodaj. Udaj się na Marsa. Wyładuj wszystkie minerały i udaj się z powrotem na Ziemię, uzupełniając wszystkie zapasy. Całość rozkazów to jest 25 dni, aby te rozkazy zostały przez nas tutaj wykonane. Dlaczego na Marsie brakuje nam jeszcze surowców? O co tutaj chodzi? Dlaczego na Marsie brakuje nam surowców? O co tutaj chodzi? Z jakiegoś powodu ta flota nie zrealizowała swojej misji. Dlaczego flota nie zrealizowała swojej misji? Ponieważ... Momencik. Jak to się stało? Czy na Księżycu... wy po prostu na Księżycu władowaliście wszystko. Okej, w takim razie delikatnie zmodyfikujemy wasze parametry operacyjne i dodam rozkaz następujący. Usuń ziemię, załaduj 1000 jednostek Uridium i Galasaitu. I następnie udaj się na Marsa, wyładuj wszystko i udaj się na Ziemię uzupełnić zapas. Zobaczmy, czy to zadziała tak, jak powinno zadziałać. Pyk, pyk, pyk. A właśnie, czy nie mamy już za dużo populacji na Marsie? Prawie mamy za dużo populacji na Marsie, dlatego flota kolonizacyjna musi się wstrzymać, musi udać się po prostu na Ziemię, uzupełnić zapasy i nic więcej nie wolno jej robić. Tylko Ziemia, tylko uzupełnienie zapasów i tyle. Ok. I flota transportowa. Błagam, powiedzcie mi, że niesiecie to, co powinniście nieść. Błagam. Niesiecie to, co powinniście nieść. Fantastyczne. Dzień za dniem i za dniem dzień. Co się takiego stało? BDB Renown zakończył swój przegląd. BDB Renown przynależy do obrony Marsa. Więc macie pozwolenie, aby udać się na Mars. Proszę bardzo. I kontynuujemy. Dzień za dniem płynie czas w naszym świecie przedstawionym. I wreszcie zaczyna to działać mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli. Na to, że mamy za dużo populacji, czyli
Mamy za dużo populacji względem infrastruktury. Tym samym nasza flota transportowa otrzyma rozkazy, ziemia, nie inaczej. Księżyc, ładuj infrastrukturę. Ziemia, uzupełnij zapasy. Mars, wyładuj wszystko i zapętlij. Ponieważ z Księżyca ewakuujemy teraz większość populacji, ponieważ infrastruktura ma właśnie kierować się na Marsa. I możemy zrobić tak. Na Ziemi mamy jeszcze 634 jednostki infrastruktury. Możemy powiedzieć, że infrastruktura 634, mówiłem, prawda? Zapomniałem światła włączyć, więc nie za bardzo widzę, co piszę. Mars, ty domagaj się infrastruktury 5000 jednostek infrastruktury. Czemu nie? A na Księżycu te infrastruktury mamy tak, 16672, dające 83. Myślę, że z 3000 infrastruktury z Księżyca możemy ewakuować, tak lekko licząc. Powiedzmy, że 4400 infrastruktury z Księżyca ewakuujemy na Mars. To jest nasz zamysł obecny. I co takiego się dzieje dookoła? Opracowaliśmy kolejne rozwiązania z zakresu laserków i pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami z zakresu laserków. Czy jest coś innego, na czym powinniśmy, na co powinniśmy zwrócić jakąś szczególną uwagę? Tak, niedługo będziemy mogli zacząć produkować na Marsie nasze pierwsze drużyny zinoarcheologiczne. I pokażcie mi, czy na pewno wszystko działa tak, jak powinno. Tak, wszystko wygląda na to, że działa mniej więcej tak, jak powinno. Powolutku, ale we właściwą stronę. Dzień za dniem. Ok. Jak wygląda Księżyc? Jak wygląda Mars? Mars nagle ma dużo większą pulę miejsca dla populacji, więc możemy nakazać, aby nasza flota kolonizacyjna wznowiła wysiłki przewożenia ludzi z Ziemi na Mars. Oczywiście ta nasza flota kolonizacyjna jest śmiesznie malutka i bardzo niekompetentna, ale przynajmniej pro forma, prawda, będzie tą swoją honorową funkcję pełniła. Coś ciekawego się wydarzyło? O, nowy typ pancerza opracowaliśmy. Jest to bardzo dobry moment na rzeczony pancerz, ponieważ będziemy mogli nasze nowe typy sił naziemnych wyposażyć od razu w najlepszy typ pancerza. I jednocześnie pozwalam Tobie pracować nad kolejnym typem pancerza, który opracujesz dopiero w 2029 roku. Okej. Bardzo powolutku i niespiesznie ku odległemu celowi. Zobaczmy, jak to będzie działało. I kontynuujmy. Pozwólmy, aby czas płynął. Tik, tak, tik, tak. Dzień za dniem widzimy, jak nasze floty funkcjonują. Wydaje mi się, że jest to najadekwatniejszy sposób upływu czasu, ponieważ przynajmniej widzimy, jak świat dookoła nas się zmienia. Jeżeli uważacie, że powinienem odrobinkę inaczej podejść do tego zagadnienia, na przykład używać pięciodniowych
pulsów upływu czasu, dajcie mi znać, to zaadresujemy, prawda, już we właściwej kampanii. Momencik. Czyżbym ja przespał fakt, że... Tak, przespałem fakt, że opracowaliśmy wreszcie zinoarcheologiczny ekwipunek. Rzućmy za to okiem, nad czym my obecnie pracujemy. Wiecie co? Anuluję ten projekt, ponieważ mamy dużo bardziej kompetentną osobę, która może zająć się rakietami. O, właśnie. Ty się tymi rakietami zajmiesz. Też będziesz miał jedno laboratorium, co prawda przydzielone, ale będziesz to robił dość znacząco szybciej. I być może warto było pomyśleć o jakichś działkach gaussowskich albo działkach railgunowych. Zobaczmy. Opracujmy jakiś railgun, opracujmy jakieś prymitywne działka gaussowskie również i porównajmy, które z tych rozwiązań będzie najbardziej adekwatne w przyszłości. Pracujemy nad teorią skokową. Dodajmy więcej osób. Tutaj nie pracujemy nad żadnym projektem konstrukcyjnym. Dodajmy przynajmniej jedno laboratorium do takiego projektu. I dodajmy, pracujmy dalej nad naszą koncepcją walki naziemnej. Nad ekwipunkiem konstrukcyjnym, bo jeżeli dobrze pamiętam, to inaczej, niegdyś było potrzebne, moi drodzy, do wydobywania ruin potrzebne był specyficzny typ jednostek naziemnych. I zastanawiam się, czy to będzie właśnie typ jednostek naziemnych bazujących na tym komponencie, czy będziemy musieli eksperymentować, sprawdzić, jak to będzie działało. Ok, Księżyc jest dość słabo zaludniony. Wydaje mi się, że teraz rozsądnym byłoby aktywowanie na możliwości udania się na Księżyc i Ziemia jest znów źródłem kolonistów. Co prawda Księżyc ma mniejszą maksymalną infrastrukturę, bo teraz przewożona na Marsa. Nie, momencik, zrobimy tak. Mars ma teraz dużo infrastruktury, więc możemy sobie pozwolić, aby i Księżyc, i Ziemia były źródłem kolonistów i koloniści byli wysłani tylko i wyłącznie na Marsa, aby jak najszybciej tę kolonię na Marsie rozbujać. Zróbmy właśnie tak. I co ciekawego się dzieje? Znów mamy zmarnowaną produkcję. Być może warto by było spróbować zbudować teraz garść, moi drodzy, instalacji terraformujących i spróbować przesłać je na Marsa i zacząć pracować nad atmosferą, żeby stworzyć na Marsie nadającą się do funkcjonowania atmosfery, a przynajmniej, żeby podbić na Marsie temperaturę wystarczająco, aby zredukować ten dodatkowy koszt i zwiększyć ilość osób, które można utrzymać przy użyciu tej infrastruktury, którą już tutaj na Marsie mamy. Dodatkowo, wreszcie, powinienem był to zrobić długi okres czasu temu, stworzymy, moi drodzy, sobie ekwipunek ksenoarcheologiczny.
Więc tak, średnie pojazdy z lekko pancerzone średnie pojazdy. Będą miały. Momencik, czyli tak, jednostka ksenoechologiczna. Stwórz. Będziemy musieli ich opracować jeszcze. Nie wiem, na przykład jakiś lekki pojazd. Najpierw opracujmy tą jednostkę. Gdzie ja ciebie mam? A, construction equipment. To muszę anulować ten projekt. I najpierw wy chcecie opracować ten typ jednostki. Jednostka ksenoechologiczna. Pyk, pyk, tak, tak. Jednostka ksenoechologiczna. I dalej możecie pracować nad tym, czy nad czym chcieliście. Jeden dzień do przodu. Powiedzmy, aż nie opracujemy tej technologii. Bo oto też powinno się zatrzymać, że tą technologię opracujemy, prawda? Czy tak będzie w istocie rzeczy? Tak powinno być, ale czy tak będzie? Okej. Teraz? Nie do końca. Nowe frachtowce, nowe typy silników. Jas. Wydaje mi się, że po prostu nie otrzymaliśmy tego komunikatu. A to powinno już być dawno zbadane. A nie, patrzcie, jeszcze faktycznie nie jest zbadane. Coraz więcej okrętów cywilnych. Jeżeli teraz odblokujemy te okręty cywilne, to jak widzicie, mamy cały ekran po prostu zasnuty tymi informacjami, dlatego chcemy je ukryć raczej. A jak stoimy z ochroną Księżyca Marysa? O, czyli to wszystkie jednostki się liczą. One nie muszą znajdować się bezpośrednio na orbicie tej kolonii. Okej, okay, to jest dość istotna różnica między C-Sharpową wersją, a wersją na Visual Basic. Albo źle pamiętam to, jak to wcześniej działało. Ok. Mars jest w dość gwałtownym tempie kolonizowany. Przemieśćmy się w czasie w przód. Dzień za każdym tyknięciem. Naprawdę? Nadal nic? Okej, jednostka zinoarcheologiczna jest gotowa. To stwórzmy sobie formację. Może dodajmy do tej... do milicji na przykład zwykłą piechotę. Albo do cywilnego garnizonu. Momencik, czy ja mogę zduplikować ciebie? Nie mogę ciebie zduplikować. Mogę co najwyżej stworzyć nowe. Nazwijmy ciebie Twoim
Jak widzicie, z wojskowością nie mam nic stycznego, ponieważ nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak powinny wyglądać takie nazwy czy formy organizacji militarnej. Xenoarchaeologic XAF. Ok, XAF. Formacja xenoarchaeologiczna. I tak, będziemy chcieli mieć z 10 jednostek, powiedzmy 20 jednostek xenoarchaeologicznych. Do tego będziemy chcieli mieć, nie wiem, z 2 razy ciebie, raz ciebie, nie wiem, ze 100 razy ciebie. Z 4 razy ciebie i z 4 razy ciebie. I powiedzmy lekkiej piechoty z 200 jednostek. Okej, okay, coś w tym guście. Może jeszcze ze 100 jednostek piechoty. Ponieważ zawsze istnieje zagrożenie, że w tych ruinach funkcjonuje sobie coś, co nie będzie dla nas zbyt przyjazne. Więc rozsądnie będzie... A, no oczywiście nie tą rzecz, którą powinienem był dałem w takiej ilości. Nie chcę mieć centrów dowódczych 201. Chcę mieć co najwyżej piechoty odrobinkę więcej. I teraz koszt, wielkość, HP. To wszystko jest rozsądne. Formacja xenoarchaeologiczna. Będę chciał 3 albo 4 takie formacje na Marsie skonstruować. Więc wychodzimy stąd, wchodzimy na Marsa. Wchodzimy, moi drodzy, w trenowanie. Informacja xenoarchaeologiczna. Stwórz. Tym razem odrobinkę dłużej zajmie jej sformowanie, niż miało to miejsce w przypadku milicji, prawda? Dzień za dniem nasze floty śmigają sobie. I jak to wygląda? Nie, to po prostu kolejna fabryka, czy kolejny obiekt ukończony. Ile my mamy tutaj? 24, 44, 84, czyli 16 mogę do czegoś przeznaczyć. 16 wydam na centra finansowe w takim razie. 16 punktów procentowych maksymalnej produkcji. I 100. Stwórz. Ok. A, mogłem po prostu zintegrować je ze sobą. Więc najprawdopodobniej tak zaraz zrobię. Kiedy skończy się to poprzednie, to dodam po prostu 10% do tego nowego. Wiecie co? Nie. Anuluj. Dodaj i zmodyfikuj. Tak. I wszystko powinno ładnie działać. I teraz jeden dzień za jednym dniem. Zobaczmy w międzyczasie, jak wygląda na Marsie konstrukcja. Dość powoli idzie ta konstrukcja. Dlaczego data ukończenia tak bardzo się przesuwa? Czy brakuje jakichś zasobów? No. Nie, teoretycznie nie powinno nam brakować żadnych zasobów. Czy brakuje nam na Marsie, moi drodzy, ludzi? Nie, nie brakuje nam na Marsie ludzi. 34 miliony ludzi na Marsie. Zobaczmy, jak sobie radzi nasz przemysł cywilny wobec tego. Produkujemy rzadkie metale, przyprawy, transport cywilny i chemikalie. To całkiem ładnie się zgrały.
te światy. Dostępne na eksport, wymagane do eksportu i importu. Rzućmy jeszcze okiem, jak wyglądają raporty skuteczności naszych linii frachtowych. Całkiem fajnie to wygląda. Ok. I dość dużo tych cywilnych okrętów, jak widzicie, nasze linie mają. Nawet nie musimy w żaden sposób im dopłacać. Wygląda na to, że całkiem rozsądnie sobie radzą. Ich roczny dochód zależy od tego, jak rozsądnie zainwestowali. Jeżeli rozsądnie zainwestowali, dochód mają duży. Jeżeli nie rozsądnie zainwestowali w okręt, no to ten dochód jest odrobinkę niższy. Wow. Ukończyliśmy teorię punktów skokowych. Jest to bardzo istotna teoria, która mówi, że czysto teoretycznie, jeżeli przeskanujemy dokładnie dystrybucję zakłóceń czasoprzestrzennych studni, prawda, grawitacyjnych w danym układzie planetarnym, to jesteśmy w stanie na podstawie przepływu eteru określić, w jakich punktach znajdują się teoretyczne punkty skokowe, które powinny łączyć się z innymi układami planetarnymi, pozwalać na natychmiastowy transfer do tych układów planetarnych. Dobra. Czy ty masz coś zakolejkowane? Nie masz nic więcej zakolejkowane, to idealnie przydzielimy ci dodatkowe laboratoria i twoim następnym zadaniem jest stworzenie sensorów grawitacyjnych, które umożliwią właśnie dokładne przeszukanie dystrybucji eteru w danym układzie planetarnym. I w ten sposób pozwolą nam określić, gdzie należy tych punktów skokowych szukać. Jeżeli nie wiecie, czym jest eter w aurorze, to eter jest alternatywnym takim równoległym wymiarem, w którym punkty względem siebie są bliżej upakowane. Tym samym, jeżeli poruszymy się w eterze na taki sam dystans jak w świecie rzeczywistym, to gdy ponownie wynurzymy się z eteru w świecie rzeczywistym, pokonamy dużo dalszą drogę. To jest jedna z cech tego eteru. Jeżeli chcecie o tym eterze dowiedzieć się więcej, zachęcam Was do lektury na forum. W mechanice C-sharpowej jest cały post dotyczący tego, jak ten eter działa w świecie przedstawionym. Okej. Powolutku, kilka parametrów powinno nam się tutaj udać rozsądnie spełnić, prędzej niż później. A powiedzcie mi jeszcze, jak my stoimy z infrastruktura dostępna na eksport. 2501 takiej infrastruktury. Na Księżycu, jak my stoimy z tym? ...132 dostępne na eksport. Możemy mieć maksymalnie 60 milionów, 33 miliony. I nie mamy już żadnych rozkazów przewozu, prawda? 4 jednostki infrastruktury co najwyżej. OK. Czyli otworzę również Księżyc jako punkt dla naszych kolonistów i zobaczymy, jak sytuacja będzie rozwijała się dalej. Powolutku również będę finalizował ten odcinek. Pozwólmy, żeby czas płynął przed siebie, dzień za dniem i za dniem dzień. Thank you.
Rzućmy okiem na Milesa i na naszą. Ok, na Milesie właśnie ukończyliśmy pierwszą formację zinoarcheologiczną i będę chciał zacząć produkować kolejną, ponieważ czysto teoretycznie teraz na Milesie powinniśmy mieć rocznie 10% szansy na zbadanie tych ruin. I zobaczmy, czy faktycznie tak to będzie działało. Jeszcze spróbujmy pozwolić, aby tutaj czas płynął dalej. Kolejna cywilna no i drodzy, kopalnia została stworzona i prosimy, żeby wysyłać wszystko, co zostanie w niej wydobyte na ziemi. Tylko nie jestem nawet pewien, czy ta funkcjonalność działa, bo nie mamy żadnego indykatora, że to faktycznie jest wysyłane gdziekolwiek. A za to tracimy pieniążki, prawda? Na pewno wydajemy pieniążki, a nie wiemy, czy te pieniążki nam się zwracają zwyczajnie. Więc jeszcze chwileczkę, spróbujmy tą sytuację przeciągnąć. Zaraz zobaczymy, co możemy tutaj dalej zrobić. Jak z Księżycem stoimy, jak z Marsem stoimy, okej. Na Marsie jestem też ciekaw, czy fakt, że ręcznie dodaliśmy ruiny na Marsie, wpłynie na to, jak możemy je odkrywać. Zapiszmy grę. I moi drodzy, to jest nie tylko koniec tego odcinka, ale też koniec pewnej sesji nagraniowej. Więc nie wiem, kiedy te odcinki się ukażą. Nie wiem, czy to nie będzie na przykład ostatni odcinek przed wprowadzeniem jakiejś nowej łatki. Najprawdopodobniej na początku następnego odcinka dowiecie się więcej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!